Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rock, a dzisiaj zagramy w Hearthstone Heroes of Warcraft. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone Heroes of Warcraft. Anduin kontra Garrosh. Zwycięstwo albo śmierć. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Dzisiejszą grę przeprowadzę sobie ze sztuczną inteligencją, a to dlatego, że chciałbym was trochę wtajemniczyć w mechanikę tej rozgrywki i w podstawy. Pierwsza rzecz, jaką należy wiedzieć, to że postacie, które rzucacie na stół, to są stronnicy. Tak to się nazywa? Tak, to są stronnicy. Natomiast oprócz postaci są jeszcze zaklęcia. To, co w tej chwili widzicie, to cztery karty, które trafiły mi się na rękę z całej mojej talii. Na talii składa się 30 kart. Przejdźmy do akcji i tam będę wam opowiadał po kolei o różnych ważnych i istotnych w tej chwili rzeczach. Zaakceptujmy te karty, moim zdaniem są ok. Do tego mam jeszcze monetę. Nie przejdzie. Gramy na poziomie eksperckim, także to nie jest ten podstawowy poziom, który można zobaczyć po wejściu do gry. Nasz przeciwnik rzucił stronnika, który ma statystyki 0,4 oraz umiejętność prowokacja, a kosztował go 1 punkt many. Punkty many mamy w tym miejscu. Ja też mam jeden, mój przeciwnik ma tutaj punkty many. Zatem rzucił tego zawodnika. On praktycznie nie może atakować, bo ma 0 ataku. Natomiast ma 4 punkty życia, dużo będzie w stanie przetrwać. A oprócz tego ma zdolność prowokacja, przez co każdy atak, jaki ja będę chciał wykonać, muszę najpierw wycelować w tą postać, w tego stronnika. Zobaczmy, co ja mogę tutaj zrobić. Mam tylko jeden kryształ, teoretycznie mógłbym zagrać tą jedną kartę, ale ona zwiększa ilość zdrowia stronnika, żadnego stronnika na stole nie mam. Mam natomiast jeden kryształ many, to jest karta, która kosztuje 0 i dzięki niej mogę zdobyć jeden kryształ many dodatkowy, więc teoretycznie mógłbym rzucić kartę, która jest warta 2 punkty, na przykład ta. I myślę, że od tego zaczniemy, bo czemu by się tu krępować? Więc albo nie, zmieniłem zdanie, zrobimy to troszkę inaczej. Skończmy tą turę, mój przeciwnik nie może mnie na razie zaatakować. O, niestety do czasu. Ubrał sobie topór. To jest przedmiot dodatkowy, którego mogą czempioni, herosi używać. Dzięki temu sam czempion także jest w stanie atakować i zadaje 3 obrażenia, przy czym tego topora można użyć 2 razy, co wyraża ta cyfra na karcie. W tej chwili pozostał mu jeszcze tylko jeden atak. Ja natomiast mam w tej chwili 2 punkty many. Mogę zrobić coś takiego. To mogę zniszczyć mu tego, ale to właściwie nie jest taki wielki kłopot. Zróbmy inaczej. Wystawimy sobie jeden kryształ many zdobyłem i wystawiłem Gryzliego. Niedźwiedź Gryzli ma 3 punkty ataku, 3 punkty życia, ale w tej chwili nie może atakować, ponieważ jest to jego pierwsza tura, musi swoje odczekać. Dobrze. O. Garrosh okropnie mnie potraktował. Zaatakował moją postać niestety, zadając jej 3 punkty obrażeń. Przy okazji użył jeszcze specjalnej zdolności, dzięki której otrzymał 2 punkty pancerza. Dzięki temu obrażenia, jakie dostał, nie były zbyt duże. Dosyć dużo tej mechaniki, prawda? Ale gwarantuję wam, to jest bardzo proste. Na pierwszy rzut oka wszystkiego można się nauczyć. Dobrze, rzućmy dalej postać. Mamy 3 punkty many, szczęśliwie. Ponownie nam się tu Grizzly pojawił i ponownie sytuacja przypomina tą sprzed rundy, z tym, że Garrosh stracił przedmiot i stracił 1 punkt życia. Grajmy dalej. Oby strzegli mnie przodkowie. Tauren, wojownik, bardzo nieprzyjemna postać.
Ta postać, oprócz tego, że ma 2 punkty ataku, 3 punkty życia i jest także tankiem, czyli prowokuje, czyli trzeba ją zaatakować, ją albo tą, bo to już jednego z 2 tanków, ale ma jeszcze szał, to jest dodatkowa zdolność, za każdym razem, kiedy zostanie ranny, jego umiejętności ataku zostają powiększone o 3 punkty. No, oczywiście pod warunkiem, że podczas tego ataku nie zginie. Dobrze, zobaczmy, co dalej można by tutaj zrobić. Mamy zaklęcie oto. Słowo cienia ból. Zniszcz stronnika z atakiem 3 lub mniejszym. Jak najbardziej. On ma atak 2, więc jest to mniejszy. W ten oto sposób pokonaliśmy Łazęgę. Przy okazji możemy sobie użyć jeszcze jakiejś zdolności za 2 punkty. Zadajmy wrogiemu bohaterowi 5 punktów obrażeń. Doskonale. I zaatakujmy tego tarczownika tutaj. W normalnych warunkach wasz stronnik może zaatakować wszystko, co jest na stole, łącznie z bohaterem z drużyny przeciwnej. Łącznie z waszym przeciwnikiem. Mój Boże. Niebezpieczna bardzo sytuacja nam się trafiła. Zaraz, o, przecież jasne gwint. Spróbuję wam to wszystko wyjaśnić. Nasz przeciwnik rzucił na stół tego oto stronnika, zbrojmistrzyni Zarati. Ona ma okrzyk bojowy, dzięki czemu nasz przeciwnik uzyskał topór bitewny, mający 2 ataku i 2 razy możliwość użycia. I niestety zabił mi tego niedźwiedzia, co mi się w ogóle nie podoba. Szczęśliwie mam coś na stole, co może mnie jeszcze utrzymać przy życiu. Gobliński ochroniarz ma 5 ataku, 4 życia. Chowaj się za mnie. I także prowokuje. Także przeciwnicy są zmuszeni atakować jego. Oczywiście on chyba długo nie przetrwa. Garrosh ma tutaj mocne rzeczy. I kolejny Tauren. O ty podły łajdaku. Sytuacja przedstawia się niewesoło dla mnie. Co prawda mam więcej punktów życia niż mój przeciwnik, ale do licha ciężkiego nie mam na stole żadnych stronników. Co jednak może się za chwilę zmienić, ponieważ mamy 6 kryształów. Dobrze. Spróbujmy przetrwać te najbliższe ataki, co będzie cholernie trudne. Kurczę, bardzo trudne. Wystawmy dowódcę rajdu oraz kapłankę. Kapłanka posiada zdolność oddawania +1/+1 wskazanej postaci. Damy +1/+1 naszemu dowódcy rajdu. On natomiast daje +1 wszystkim, do ataku wszystkim stronnikom, zatem tej miłej pani również. Sytuacja na stole nie przedstawia się tak tragicznie jak jeszcze przed chwilą. Skończmy tą turę, zobaczymy, co też Garrosh Hellscream nam tutaj zrobi. Chociaż on w tej wersji polskiej się nazywa troszkę inaczej. Garrosh... Wracać do roboty. Ach, mniejsza z tym. O, do diabła. Bardzo nieprzyjemna karta. O, strasznie mnie znowu potraktowali. Okrutny nadzorca, ma okrzyk bojowy. Może zadać 1 punkt obrażeń, ale przy okazji, po tym ataku, dodaje temu trafionemu +2 do jego ataku. No i teraz, w normalnych warunkach, nie jest to dobry pomysł, ale jeżeli można zabić w ten sposób stronnika, co mi się zdarzyło, no to jest dobrze. Mniejsze z tym. Mamy tarczownika. Wystawiamy go. 3 i 5. Potrafi się nieźle obronić i należy go zaatakować. Znaczy, nasi wrogowie muszą go zaatakować. Wystawimy także jeszcze raz kapłankę, powiększając jeszcze dodatkowo jego statystyki. W ten sposób dosyć mocny z niego zawodnik się zrobił. Miejmy nadzieję, że przetrwa do następnej rundy, bym wreszcie ja mógł zaatakować. Garrosh poprawił sobie pancerz. Ma już +4 pancerza. Mój Boże, kolejny przeciwnik. Ach! I już... Au! Bardzo nieprzyjemnie tu się potoczyła sytuacja. Ale żyjemy. Zróbmy taką sztuczkę. Uleczyłem swojego sojusznika, a przy okazji przywołałem jedną kartę. Możemy ją wystawić. Szczęśliwie mam jeszcze jedną taką kartę. Dajmy mu jeszcze +2 do życia.
I oto kolejna karta. Wykorzystajmy ją. Pozbawimy życia tego tutaj, bandytę. Doskonale. Możemy wystawić kolejną kartę. I jest to kolejna karta z prowokacją. Jest to goryl. No cóż, wygląda na to, że nasza sytuacja zaczyna być całkiem dobra. Do ataku! Musiałem tego zaatakować, ponieważ on miał prowokację, więc to był jedyny atak, jedyny wojownik, którego mogłem zaatakować. Zobaczymy, co zrobi nasz przeciwnik. Ma w tej chwili 18 punktów życia i 4 punkty tarczy. Mój Boże, przywoła abominację. Jasny gnięt, 6 punktów, chyba mi... O, zaatakował mi goryla. Abominacja ma to do siebie, że jeżeli zostanie zabita, to wszystkim zadaje 2 punkty obrażeń. Aha. Co możemy tu zrobić? Czy możemy przetrwać to? Zdaje się, że ta elfka jest ranna. Zróbmy to w ten sposób. Czy mogę ją uleczyć? Tak jest. Dzięki temu ona przetrwa. Co prawda zginie pod kolejnego ataku Garrosha, ale tym przejmować się nie będziemy. Jeżeli zaatakujemy abominację, ona zginie, ma agonię i kiedy zginie, zada wszystkim postaciom 2 punkty obrażeń. Zróbmy to zatem. O! Wszyscy ucierpieli po tym ataku. A ja mogę wystawić kolejną kartę. I uzyskuję tym samym pewną przewagę na polu bitwy, chociaż... Mam 20 punktów życia, Garrosh ma 18, plus 3 starczy. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Orzesz. Załatwił mi tutaj. Ale tragedii nie ma. Przy okazji zwiększył niestety, jako że jeden ze stronników zginął. Atak tego fanatycznego Berserkera zwiększył się o plus 1. To jest jedna z jego cech, które tutaj są opisane. Dobrze, zróbmy tak. Wystawimy tą kartę tutaj. Tego podleczymy. Co nam szkodzi. I wykonamy atak na Garrosha. Zadając mu obrażenia, niszcząc mu tarczę. Ten się zaczyna robić bardzo niebezpieczny. Ten tutaj... Berserker. Dobrze. 2 punkty obrażeń mogę zadać. Nie wygląda to zbyt dobrze. Zaatakując tego kolesia zginiemy śmiercią marną. Tego też nie zabijemy tutaj. Kiepska sprawa, moi mili. Kiepska sprawa. Coś nam tutaj zginie lada moment. Tą postać podleczymy. Mogę dzięki temu tego berserkera zabić. Pytanie, co on zrobi tutaj? 7 punktów ataku ma w tej chwili. Zobaczymy. Nie mogę go zabić na razie. Ten kolejny raz wzmocnił sobie... O nie, do diabła. Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Ponieważ mamy tą wredną abominację. Kiepska sprawa. No cóż, wystawmy. I podleczymy troszkę siebie. I na razie zachowamy tą kartę na następną rundę. Nie wygląda to dobrze. Mamy kolejną postać. Trzeba ją wystawić. To na pewno. Tylko że on zginie, biedaczyna, przy następnym ataku. No cóż. Podleczymy się trochę. Mamy wystarczająco dużo many. Zobaczymy, co zrobi. Garrosh cały czas wzmacnia sobie tarczę. No i tarczownik. Znowu bestia z prowokacją. Ale nie może atakować. Ktoś jest ranny?
Odleczymy. Jak widzicie, gra nabiera przy 10 punktach many. Bardzo dużo rzeczy można zrobić. O nie! Niedobrze. Garrosh ma strasznie dużo życia w tej chwili, razem starczą. Au! Strasznie nieprzyjemnych kart nam tutaj używa. Ale nic złego nie musi się tu dziać. Moje oczy są otwarte. Wystawimy postać, która leczy. Zadamy 2 punkty obrażeń temu łajdakowi. I podleczymy także siebie, dzięki czemu uzyskam prawie maksymalną ilość punktów życia. Ja cię kręcę 9. 9 pancerza, ciężko się będzie przez to przebić. Oto łajdak. A, załatwił nas. O, fantastyczna karta. Ta skopiuje 2 karty stali przeciwnika i umieści je u nas. Zobaczymy, co też ciekawego Garrosh ma na podorędziu. Zniszcz wszystkich stronników oprócz jednego wybranego losowo. Nie, niekoniecznie. Widzę powodu, żeby tego używać teraz. A tymczasem wystawmy skradzionego Garroshowi fanatycznego berserkera. Ach, zapomniałem się podleczyć. Natomiast Garrosh nie zapomniał dołożyć sobie tarczy. A proszę, mój berserker ma coraz większy atak. Podleczmy zatem jego. Na pewno trzeba... Co by tutaj zrobić dobrego? Najfajniej byłoby usunąć tego dziada stąd. Repile! I zabijmy też ją. W ten sposób nasz berserker naprawdę zaczyna być niebezpieczny. Garrosh oczywiście pracuje nad swoim pancerzem, plus 10 punktów. Ale nic nie był w stanie rzucić. Dobrze, ja tymczasem pozwolę sobie gorliwą kapłankę tutaj przenieść i mocno przeatakować Garrosha. Podleczymy przy okazji sobie 1 punkt. Ta karta jest dosyć ciekawa. Za każdym razem, kiedy leczę jednego ze swoich stronników, dobieram kartę. Ona się fajnie komponuje ze zdolnością kapłana, której tutaj mamy. Przynajmniej tego kapłana. O nie! Uff. Mógł mi zniszczyć jedną z tych dwóch postaci. Na szczęście losowo została wybrana ta, która przetrwała, czyli lepsza dla mnie. Rzucamy kolejną kartę i tym razem przebijamy się przez tarczę Garrosha. Tu nie mam już za bardzo co leczyć. Zdolność specjalna Garrosha jest lepsza niż ta moja, ponieważ ja mogę się leczyć tylko do 30 punktów. Zresztą zaraz to sprawdzimy. On natomiast swój pancerz może bardzo mocno zwiększyć. Zranił stronnika, dzięki czemu moja postać zyskała kolejne punkty. Bardzo niebezpieczne ruchy wykonuje Garrosh. Wydaje mi się, że zbliżamy się do jego rychłego końca. Kolejny mocny zawodnik u mnie. I kolejny potężny atak. Za 8. I za 3. Kończmy tą turę. To chyba go nie uratuje. Ależ wymyślił. Każdy stronnik dostał plus 1. Skończyły się karty. Przelecieliśmy przez cały... Garrosha wykończył brak kart. Co nie znaczy, żebym go teraz nie pokonał. Owszem, pokonałbym go. Tak zatem wyglądają podstawy w Hearthstone Heroes of Warcraft. Kolejne rozgrywki już stoczę z innymi graczami. Tu chciałem wam co nieco opowiedzieć o grze. Mam nadzieję, że nie zamieszałem za bardzo. To była jednak walka na poziomie eksperckim i te karty miały dużo dodatkowych właściwości. No ale cóż,
Mieć nadzieję wypada, że wszystko w miarę było jasne i proste. Gwarantuję wam, tak czy siak, że gra jest znacznie prostsza, kiedy uczymy się jej grając, niż kiedy uczymy się słuchając takiego typka jak ja, który sam przecież ekspertem nie jest. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.